Hello, siemaneczko, witajcie wszyscy w grze Creativerse. Nie wiem, jak się to wymawia dokładnie. Mniejsza z tym, co to za gra. Jest to gra taka podobna do Minecrafta, ale niekoniecznie cała. Już wam pokazuję ogólnie, o co w niej chodzi. Widzimy menu takie bardzo fajne. Czekajcie, mogę anulować? Nie, bo bym wam jeszcze pokazał, jak fajnie grają te takie przyciski. Ale mniejsza z tym. Pokażę wam ogólnie, z czym to się je, co to za gra i tak dalej, bo mi się bardzo spodobała. No i zobaczymy, czy wam też się spodoba. Na pewno możecie ją znać, ale nie wszyscy. Zobaczymy, czy ktoś ją pozna, czy ktoś już w nią grał. Jeżeli tak, to dajcie swoją opinię o niej. Jak widzimy, jest wszędzie kwadratowo, jak w Minecrafcie. Ale popatrzcie na moją rękę. Nie jest ona kwadratowa. O kurde, świnia jakaś. O, noc. Tak, jest to mój świat, w który grałem chyba 10 minut. Tu nie mam praktycznie nic. Wykopałem sobie tylko taką właśnie norkę. I nie mam nic. Miecza, nie mam nic. Zamiast miecza to mam tylko kij. Tak więc nie mam nic. Okej. Gra jest w fazie alfa, dlatego będę miał tutaj ścinki, szczególnie przy renderingu świata, dlatego nie dałem sobie maksymalnej grafiki i widoczności, żeby tak bardzo nie klatkowało. No, Minecraft kiedyś też bardzo klatkował w fazie alfa, tak więc no chyba jest to normalne, szczególnie przy otwartym świecie, jak się ciągle coś renderuje. Ogólnie nie znam jakiejś fabuły tej gry, jeżeli ona jakoś ma. Ta gra jest płatna chwilowo, ale ma być free to play, przynajmniej tak jest napisane na Steamie. I dobra, zaczynamy w takim razie rozgrywkę. Tu jest właśnie mój domek i oczywiście chodzi w tej grze o to, żeby przeżyć. Nie mamy na przykład tutaj łopaty. Patrzcie, jak się rozwala blok na przykład. Wsysa się go. Tu jesteśmy tak jakby, nie wiem, jakimś człowiekiem z mocami, albo z jakimś skafandrem, który może wszystko. Na górze mamy kompas, tak więc jak chcemy gdzieś iść, to można sobie iść. I tak, nie możemy sobie skraftować, przynajmniej nie wiem, że można, tak? Skraftować tak jak w Minecrafcie, że wciskamy E i od razu sobie kraftujemy. Bo tu mamy tylko nasz ekwipunek. Craftingi są porozstawiane po mapie całej i tak samo jak skrzynki. Takie craftingi właśnie można znaleźć na losowej mapie. Otwieramy to albo prawym przyciskiem myszy, albo literką F. I żeby mieć swój crafting, to najpierw właśnie trzeba nazbierać różne rzeczy potrzebne do tego craftingu. Ja tu mam już tutaj te winorośle, nie mam jeszcze krag wooda i nie mam kości. Skąd ja kość wezmę? Dobra, mniejsza, na razie nie będę robił swojego craftinga, bo i tak mam tutaj blisko. To co tam widzicie, takie żółte coś, to jest chyba świnka, nie jestem pewien. Tutaj ogólnie co ja mam w ekwipunku? 5 elderwood. A gdzie ja mogę znaleźć właśnie takiego wooda, jakiego ja potrzebuję do craftingu? Ten to jak jest? O właśnie, tego potrzebuję. 5 chyba, nie? Czy ile? Aj, nie ma tutaj zbyt wiele, tak więc no przykro mi. O, jest skrzynka. Tutaj właśnie losowe, co ja mam? F to się bierze wszystko, oczywiście. Tak więc ja wziąłem wszystko. Miałem trochę węgla i tylko węgla. Chciałbym pochodnie zrobić, bo zaraz noc będzie. Ale nie wiem, o co mogę zrobić. Dobra, to zaraz. Pochodnie, tu jest pochodnia. Słuchajcie, potrzebuję patyki. Ale skąd ja wezmę patyki? Tu chyba nie można zrobić. W ogóle nie jestem zielony w tą grę. Co to jest? What the fuck? Dobra, to było dziwne. Co to za stwór? Halo? Ej, zniknął! Jakim cudem, ale skrzynkę zostawił. O, proch. I węgiel znowu. On tutaj zszedł, czy jak? Ej, ja tu nie schodzę, bo
Nie można ręką rozwalić tych bloków. No, kamieni nie można ręką rozwalić, tak więc trzeba uważać. Dobra, tutaj te świnki. W nocy oczywiście też wychodzą potwory złe, tak więc trzeba na nie uważać. Tutaj następna skrzynka. Ja się zastanawiam, skąd ja mam wziąć... skąd ja mam wziąć patyki, no kurde. Może z tych... Nie wiem, wypadnie z liści czy coś. Nie mam pojęcia. Woda, woda fajna, taka jak w Minecrafcie. Ogólnie wygląda to jak Minecraft na teksturpakach, prawda? No prawda, prawda. Nie można powiedzieć, że nie. Ale teraz w tej grze czuję się jak kiedyś w Minecrafcie, czyli że nie wiem, co mnie spotka, nie wiem, co za potwory jakieś wejdą. Nie wiem, co możemy właśnie we skiniach, jak craftować, to jest bardzo fajne. Ci, którzy właśnie grali kiedyś pierwszy raz w Minecrafta, na pewno właśnie, kurde, klatkuje czasami, czuli takie coś, że właśnie nie wiedzą, co tu się dzieje, o co chodzi. To jest właśnie piękne w tego typu grach. Dobra, ale dajcie mi patyki. Ja mam jakieś patyki? No nie mam, ale jak mam zrobić patyki? Ktoś mi to powie. Jeżeli ktoś się zorientuje, jak mogę patyki zrobić, bo chcę pochodnie, to może mi powiedzieć oczywiście. Ja wszystkie komentarze czytam, więc o to się nie bać. O, chunk się nie władował. No cóż. Ej, patrzcie, znowu się coś jara. Ten stwór, ej, on znika, jakim cudem. Teraz tu jest. Powiecie mi coś, ja mam tylko patyka. Skrzynkę byś może znowu zostawił. Te. Co daje te? Teleport. Właśnie, można tutaj sobie ustawiać teleporty, ale trzeba chyba jakoś właśnie najpierw je zrobić. Tak samo chyba trzeba skraftować albo znaleźć coś... Coś w tym stylu. Ale ja nie mam żadnych teleportów, tak więc będzie trudno. Teraz najgorsze co, bo ja nie wiem, gdzie ten mój domek taki był. Ale mniejsza. Pod tabem właśnie mamy patyk albo broń jakąś, jak mamy miecz, czy coś w tym stylu. I patrzcie na pasek. Na... Po prawej, na dole, gdzie mamy życie i taki piorunek, czyli naszą energię. Mamy właśnie to żółte coś, to jest energia nasza. No i jak biegniemy, to oczywiście ona się zużywa. Ale jak staniemy, no to ona się będzie z powrotem napełniać, tak więc spokojnie. Podoba mi się właśnie takie branie tych klocków. Bardzo fajne. Nie wiem, po co mi tyle dirta. Ale może się przyda. Co tam jest? A właśnie, ja mogę... Czekajcie. Crafting mi potrzebny. Tutaj jakieś... Nie wiem, poziomki, czy to grzyby są jakieś... Grzyby jakieś. Muszę wziąć. No zgubiłem się kompletnie. Gdzie moja góra jest? Dajcie mi jakiś crafting, czy coś. No, nie fajnie. Oczywiście można tutaj na multi grać. Jeżeli tylko chcecie, mogę zrobić razem z kimś odcinek multiplayer. To nie ma najmniejszego problemu. Ale na razie jest mi potrzebny crafting. Nie ma craftingu, a dzięki craftingowi właśnie chyba mogę zrobić takie kompendium wiedzy, znaczy no mogę chyba poradnik zrobić, jak mi się wydawało przynajmniej. Cześć. Z tego co pamiętam, ale ja dużo nie pamiętam. Grzyby, grzyby. Nie wiem od kiedy grzyby rosną właśnie w ziemi, może od zawsze, nie mam pojęcia tego. Ja na razie potrzebuję ciągle crafting. Słońce jest, no nie tak daleko. Jeszcze trochę chyba jasno będzie.
wszystko. Wszystko ładnie będzie, jak właśnie będzie crafting się znajdzie. I ogólnie teraz chyba świat się renderuje, tak więc będą przycinki, za co przepraszam. Patrzcie, tam jakiś wielki stwór. Kraby, raki, czy co to jest? Coś bardzo złego. Trzeba to omijać z daleka. Skrzynka, skrzynka. Ale ja chcę crafting. Było tyle craftingów i co? Co masz? Nic fajnego nie ma. Jaskinie, wszystko. No normalnie cały Minecraft, cały Minecraft. Jeszcze generator świata w żadnej grze podrabiającą, może nie podrabiającą, ale no przypominającą Minecrafta nie widziałem, żeby był tak bardzo podobny właśnie do Minecrafta. Dobra, jako że tutaj jest blisko właśnie crafting, to tutaj się osiedlę. Oczywiście w tej grze można też budować, żeby nie było, że tylko można burzyć, prawda? A w ogóle to nie jest... Kurde, bardzo, no bardzo podobny jest tutaj te miejsce. Tutaj takie coś wymyślę. A czasami się tak buguje, że właśnie chunki przez to widać. No ale to co? To alfa, trzeba pamiętać. Jak będzie beta, pewnie też i tak będzie się bugowało jeszcze. Ale i tak gra bardzo fajna, mi się podoba. Chociaż muszę się nauczyć craftować, bo nic nie ogarniam. Chociaż Proxer może jak będzie ze mną grał. On teraz ma mało czasu, bo chodzi do pracy. Bogacz jeden. Tak więc może być następny odcinek z nim. Czemu to? Okay. I tak się właśnie zamkniemy. Tu takie schody będą. No i tu taki mały nasz domek. Ale dopóki... Czy mogę cię zabić? O, chyba się wkurzyła! Patrzcie, dobra, wziąłem ją w taki kąt. O ty! Jest! Zginęła! Co to jest? A, worek. Patrzcie, jakie mamy fajne rzeczy. Kości, do czegoś były potrzebne kości. Ale do czego? Nie pamiętam. Dobra, jak widzicie... Nie wiem, czy ryzykować jeszcze jedno. Dobra, zaryzykuję. Kurde, nie bij mnie. Nie bij, nie bij, proszę, ja ci nic nie robię. Trzeba jeść coś. Dziękuję. Dobra, to samo chyba ze wszystkich świń wylatuje. Z tych żółtych, bo jeszcze są zielone chyba, jak dobrze pamiętam. Różowe. Może różowych nie ma, ale... Ogólnie tutaj jest w nocy niebo bardzo fajne. Dobra, tak więc... Na dzisiaj to będzie koniec. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny, piszcie w komentarzach. Na pewno was wysłucham. Tak więc, pa pa.